Takie oczy zapuchnięte. Startujemy, moi drodzy, z ostatnim dniem żniw. Jak dobrze pójdzie. A jak pójdzie trochę gorzej, to może zostać jeszcze 1,5 hektara na niedzielę. I wsio. Ostatni jęczmień. Jeszcze zielony. Szczerze mówiąc, tak się to źle kosi. No ale nic. 5 rano. Szykujemy sprzęty i na pole. Wam się nie pochwaliłem, ale w tym roku rzepak będzie w technologii strip till posiany w części, na części areału. No i tutaj taka maszynka, która ma przygotować pole pod zasiewy. Brona mulczująca, z przodu talerze. Ma to zmieszać glebę, przerwać parowanie, wymieszać te ziarna na 2-3 cm, żeby skiełkowały sobie. Bez stosowania glifosatu, można powiedzieć. Powiem wam, ciasno się tu zaczyna robić. Na tym podwórzu. Coś tu mamy. No. I tak w przerwie pomiędzy kolejnymi zebranymi, zbieranymi roślinami brona mulczowa Mzuri Result Smart. Maszynka, która będzie stosowana u mnie teraz przed striptilem, przed siewem rzepaku. I po to tutaj jest, żeby te pola przygotować. Ale w gospodarstwie może spełniać dużo różnych zajęć. Nie patrzcie na ten ciągnik, który jest tutaj podczepiony do niego, bo do tej maszyny, bo zapotrzebowanie mocy tu jest jakieś 70 koni. Tu jest dużo, dużo więcej, natomiast ten Ursus już stracił nieco swojej mocy podczas użytkowania i myślę, że będzie całkiem dobrze się tutaj przy tym spisywał. Maszynie 3-metrowej. To jest bardzo prosta maszyna. Zęby z przodu talerze. Nie ma tu żadnej filozofii. Zęby posiadają regulację. Możemy działać bardziej agresywnie lub do tyłu, przesuwając je mniej agresywnie. Talerze, łożyska bezobsługowe mają na celu nawet nie poprzecinanie tutaj tej słomy na polu, a bardziej podrzucenie resztek pożniwnych, a zęby mają równo po powierzchni pola rozłożyć resztki pożniwne przed siewem. Taka maszyna może służyć, może być wykorzystywana zamiast talerzówki, jeżeli w technologię nam się to wpasowuje. Są nawet bardzo duże plusy, jeżeli chodzi o zastąpienie z talerzówką. Po pierwsze, robimy najpłycej jak się da, 2-3 cm, bardzo małe spalanie. Przerywamy od razu po skoszeniu zboża, czy tam rzepaku, czy czegokolwiek parowanie, czyli nie ucieka nam woda. No i takie wymieszane lekko chwasty od razu będą nam szybko na polu kiełkować. Pół pola obskoczone. No i Kuba rusza. Dawaj, dawaj. 3 metry rezultat. Będzie chodzić przede wszystkim o to. Oj, 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 sypie się. Będzie chodzić przede wszystkim o to, żeby jęczmień, który gdzieś tam pozostał, ziarna, zmieszać z ziemią na takie 2-3 centy, żeby sobie przed rzepaczkiem skiełkował. Cisza. Pierwszy temat z rana, wymiana żyletek. Słoma w jęczmieniu jeszcze dosyć zielona. Jest suchy. No i to, co wczoraj kosiłem, padaka. Tak się źle kosi. Kuba może potwierdzić, dlatego dzisiaj wymiana zużytych żyletek.
PHP pracy, nie? Rambi. No okulary są eleganckie. Dziesięciu, więcej nie było. Jedno zapas trzeba ustawić. Awaryjnie zdjęć. Zamiast wymieniać 14 żyletek, zakładam drugą kosę, która mi się niestety w tym miejscu urwała, ale jest wzmocniona, pospawana, może jakoś dochodzi. Te żyletki są zdecydowanie lepsze. Jak dobrze pójdzie ostatni dzień, dzisiaj pod 33 stopnie zapowiadają. Nie wiem, ja się chyba z tym przyjacielem z tyłu pożegnam. Ja wiem, że to tylko kwestia zrobienia klimy, ale jednak może to czas na poszukiwanie czegoś nowszego. Jeszcze się nie deklaruję, ale jakby ktoś był wstępnie zainteresowany, to drogo sprzedam MDW 527. Wiem, że te maszyny są też wykorzystywane w gospodarstwach przy łąkach, gdzie są lekko zruszane, nacinane, napowietrzane. Później to wszystko lepiej rusza. Ja się nie dziwię, że taka maszyna jest stosowana w technologii strip-tillu. Bo jeżeli mamy gorszy sprzęt, gorszy kombajn, który nam nie rozłoży tych resztek pożniwnych na polu równo, no to jest maszyna, która jakby rozwiązuje pewne problemy przy strip-tillu, które mogą, ale nie muszą się pojawiać oczywiście, bo jak jest mało słomy, to tam bez problemu to idzie. Zresztą w Missouri teraz są takie z przodu też talerze nacinające, gdzie ta masa już się nie przypycha. Ale w pewnym sensie rozwiązuje pewne problemy. Możemy tej maszyny również używać po to, żeby nie stosować w tej technologii glifosatu, czyli kilka takich przejazdów, nie wiem, jeden, później drugi, ewentualnie jakiś trzeci, zniszczyć chwasty i w to siać. Wtedy możemy z tego herbicydu podczas uprawy zrezygnować. O, ale słomy tu mam. Masakra. Zostawienie takiej warstewki słomy na polu przy takiej pogodzie, gdzie mamy teraz po 30 stopni codziennie, jest mega fajne ze względu na to, że tworzy nam się taka warstewka, która chroni przed parowaniem, przed utratą wody, przed nadmiernym ogrzewaniem się gleby. Teraz to nie jest pożądane. Natomiast sama maszyna, wydaje mi się, nie wiem, czy ktoś używał jej do tej pory przed kukurydzą, czyli takie leciutkie jednak ruszenie tej gleby po to, żeby się nagrzała wiosną, żeby kukurydza jakby szybciej wschodziła. Przy strip-tillu może być to w pewnym sensie jakiś problem z kukurydzą, że ona będzie miała wolniejszy start. Wydaje mi się, że to takie leciutkie, leciuteńkie zruszenie, a tutaj to jest piękna sprawa, że robi to naprawdę płytko i nagrzanie tej gleby pod kukurydzę.
dwie przyczepy w gotowości, każda zasypując ją pszenicą oczywiście, no to pod korek mamy po 15 ton. Na tą trzyosiówkę nawet więcej wejdzie. Wiesz po co to? Sprawdzić, czy dobrze klima chłodzi. No. Czy rekordy dzisiaj będziemy bili? 30? Jechałem w traktorze 35. 35. No to w środku przy zamkniętych drzwiach będzie dobrze. No. Sauna darmowa. Darmowa sauna, mówię. Same plusy, tak. Powiem wam tyle, że u mnie wszystkie maszyny w gospodarstwie są przesadzone. Talerzówka za duża, siewnik za duży, rozsiewacz za duży. Natomiast tutaj mamy też za duży ciągnik do tej maszyny. Od 60 koni można używać, no ale biorąc pod uwagę, że to, że 120 już trochę koni jej brakuje, no to myślę, że to będzie hulać przy tym. Zresztą będę sprawdzał spalanie przy dużym ciągniku, przy jakimś mniejszym. Zobaczymy w ogóle, co to robi. Jakie zadanie spełnia na polu przed strip dealem i rzepakiem przed. Poza tym takim typowym wykorzystaniem pod strip deal rezulta, żeby przejechać przed siewem, wykorzystałem sobie jeszcze przy okazji na polach po rzepaku, gdzie będzie pszenica. Chodzi o to, żeby jak najszybciej przejechać, nawet zaraz za kombajnem, przerwać parowanie. I słuchajcie, wychodzi 4 litry na hektar przy mojej 120. Taki przejazd, zapotrzebowanie mocy tam jest dużo mniejsze. Powinno być jakieś 70 koni, no ale nie mam takiego ciągnika. Znaczy mam 60, ale ona jest o wiele za mała. Bardziej bym miała problem z podniesieniem tego z tyłu. No i przejechane, zruszona ta wierzchnia warstwa. Ziemia przemieszana leciutko. Samosiewy rzepaku powinny po tym skiełkować. No i mamy takie pole przygotowane do siewu pszenicy. Zastanawiam się jeszcze, czy jechać tu na głęboko przed siewem, czy po prostu wjechać swoim siewniczkiem i posiać pszenicę. A co? Coś jeszcze mi się przypomniało. Rozsiewałem tu wapno. I przy uprawie strip-till to też jest taki punkt, gdzie sporo osób się pyta, co zrobić z wysianym wapnem na polu. No jest to jakieś rozwiązanie, żeby płytko to przemieszać. Także maszyna jest. Ja jadę, szkoda czasu. Przerwa między żniwami, więc trzeba tutaj działać. W końcu mnie trochę wytrzepie. To jest amortyzacja, poziom hard, ale powiem wam, że całkiem wygodne to siedzenie. Czasami tak bujnie od góry do dołu, że można uderzyć głową w sufit, ale tak to nie ma co się czepiać.